Cześć kochani, witajcie na kanale Zabawkowe Testy. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać księżniczkę Flery Heart od firmy Hasbro. Zanim zaczniemy od tego, co jest w opakowaniu, może powiem kilka słów o tym, o samej zabawce. Sama zabawka jest przeznaczona dla osób powyżej 3 roku życia. W kartonie, jak zauważycie, można ją przetestować. My teraz spróbujemy, zobaczymy, co ona nam tutaj odpowie. Oj. To był akurat śmiech. Pioseneczka. Widzę cię. Zaczepia nas do zabawy. Tu nam się przedstawiła i to by było na tyle. Jest to wersja tylko testowa, taka specjalna do sklepu. My oczywiście to zmienimy i za chwilę przetestujemy naszą wspaniałą księżniczkę. Jesteście na to gotowi? Udało nam się rozpakować naszą małą księżniczkę i możemy przejść do testów. Może zaczniemy od tego, jak wykonana jest sama lalka, sama zabawka. Tutaj od dołu same nóżki, tutaj rączki, brzuszek ma wykonane z mięciutkiego materiału, który jest bardzo przyjemny w dotyku. Reszta, czyli tutaj głowa i róg, są plastikowe. Sama zabawka nie jest dużych rozmiarów, ale patrząc, że to zabawka powyżej 3 roku życia, to dla małych dzieci po prostu będzie idealna w te małe nasze rączki. Z tyłu, jak widzicie, posiada kolorowe skrzydełka. Ten materiał jest lekko szeleszczący, co też jest bardzo fajne, urozmaicenie całej zabawki. Ok, myślę, że możemy ją włączyć i zobaczymy, jak działa. Ja jestem ciekawa i próbujemy. Cześć, mamusiu! O, cześć, mamusiu. Mamy w zestawie... Ale zaczepia. Mamy w zestawie buteleczkę. Możemy ją nakarmić, więc spróbujmy. Jestem śpiąca, mamusiu. Nie wiem jak Wam, ale mi się to już bardzo podoba. Od samego początku. Teraz przetestujemy grzechotkę, która również jest w zestawie. Jak widać chyba... No. I zadziałała. Nasz konik powinien reagować na dźwięk tej grzechotki, więc spróbujmy jeszcze raz. Czy to było przypadkowe? Działa. Więc takie akcesoria mamy w zestawie. Grzechotkę i butelkę. I zobaczymy, co jeszcze możemy z nią zrobić. Podobno... O, właśnie, już reaguje. Teraz wiem, dlaczego tak się śmiała non-stop, ponieważ trzymałam ją z tyłu. A możemy ją gilgotać. Jak będziemy gilgotać, to ona odpowiada nam śmiechem. Gdy ją zostawimy, powinna nas zaczepiać, więc zobaczymy. Zobaczmy się. O, jednak się udało, czyli... Nasza zabawka interaktywna, nie dość, że śmieje się, jak ją gilgoczemy, to jeszcze zaczepia nas. Ten śmiech jest zaraźliwy. Waszym dzieciom na pewno to się spodoba. Przepraszam, ale faktycznie jest to zaraźliwe. Można się przy tym nieźle bawić. Jeżeli chodzi o samą zabawkę, wiecie co, ja ją chyba wyłączę, żebym mogła dokończyć mówić. Nie wiem, czy... No, spróbujmy wyłączyć, czy to będzie przez nóżkę, czy nie. Cześć, mamusiu! Chyba tak, wyłączyłam ją, a jeszcze teraz przytrzymałam dłużej i załączyła się. Chyba jest już wyłączona. Dobrze, jeżeli chodzi o samą... A jednak nie. Dobra, spróbujemy z tyłu wyłącznikiem. Dobra, teraz jest już na pewno wyłączona. Jeżeli chodzi o samego kucyka, kucyk jest w polskiej wersji językowej, jest to tylko jedna wersja.
ma też świecący róg, który podobno świeci w zależności od nastroju. Wy możecie to sprawdzić w domu i podzielić się swoimi opiniami. Myślę, że wasze dzieci będą zachwycone z takiej uroczej zabawki. Tym bardziej, jak sami widzieliście, ten śmiech jest zaraźliwy. Ale oprócz tego, jeszcze zauważyłam i dopowiem, nasz kucyk ma z tyłu taki kod, który możemy zeskanować i udostępni on nam zabawy, gry i zabawy w aplikacji My Little Pony. Aplikacja, odłożę go na chwilkę i pokażę Wam tutaj, jest instrukcja. Zeskanuj i baw się. Najpierw pobieramy aplikację. Aplikacja jest dostępna w Apple Store i Google Play. Oczywiście najpierw musimy poprosić rodziców o zgodę. Pobieramy aplikację, skanujemy kod z naszej księżniczki, która odblokuje nam daną zabawę, grę i możemy się bawić. Całą instrukcję oczywiście znajdziecie do tego w My Little Pony, na stronie My Little Pony. Jak już powiedziałam o kodzie, który możemy zeskanować, jeszcze raz włączymy naszą księżniczkę. Pogilgoczemy. O, coś nie zadziałało teraz. Gdzie jest moja grzechotka? Grzechotka działa. Weźmiemy jeszcze raz buteleczkę. Poproszę jeszcze. Ależ proszę. I pogilgoczemy Cię. Gili, 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 gili. Pobawmy się. Okej. Okay. Widzę Cię. Spróbujemy ją znowu zostawić na chwilę. I zobaczymy, jak będzie nas zaczepiać. Czy coś jeszcze ciekawego do nas powie. Czy po prostu się wyłączy. Pobawmy się. Pierwsze zaczepienie, pobawmy się. Cześć, mamusiu. Powiedz coś jeszcze, czy to wszystko? Jestem głodna. Już jadłaś, kochanie. Teraz nie dostaniesz. Teraz sprawdzamy, czy się wyłączysz. Zrobiła nam papa. Czyli jest to bardzo fajna opcja, że zabawka samoczynnie się wyłącza, co oczywiście oszczędzi nam baterię. To chyba byłoby na tyle. Ja Wam życzę jak zawsze miłej zabawy. I nasza księżniczka chyba również. Więc bawcie się dobrze. Ja Was całuję i czekajcie na kolejne odcinki.